Pismo Święte nieustannie podkreśla tę prawdę, że ucisk nie odbiera nadziei, ale raczej ją zwiększa. Ucisk, pisze apostoł, wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana zaś cnota nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja potrzebuje ucisku tak jak płomień potrzebuje wiatru, by go wzmocnić. Ziemskie powody nadziei muszą umierać, jeden po drugim, aby mógł pojawić się prawdziwy, niezachwiany powód, którym jest Bóg. Ucisk usuwa wszelkie podpory i prowadzi nas do pokładania nadziei jedynie w Bogu. Prowadzi do tego stanu doskonałości, który polega na nadziei, gdy wydaje się, że nadziei już nie ma. To znaczy na zachowaniu nadziei poprzez zaufanie Słowu raz wypowiedzianemu przez Boga, nawet gdy wszystkie ludzkie powody do nadziei zniknęły. Taka była nadzieja Maryi pod krzyżem i dlatego pobożność chrześcijańska nazywa ją Mater Spei, Matką Nadziei.